Jego serce na każdy dzień. Panie Jezu, zawsze przywołujesz mnie bliżej swego zranionego serca. Chcesz, abym zasnął w nim prawdziwej radości i prawdziwego spokoju. Coraz lepiej pojmuję, że w Twoim sercu, widzialnym i niewidzialnym, słyszalnym i niesłyszalnym, dotykalnym i niedotykalnym, nie ma przeciwieństw. Tomaszowi, który słyszał Twój głos, widział Twoje rany, włożył rękę do Twojego przebitego boku, powiedziałeś: uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. W tych słowach, o Boże, zawiera się tajemnica Twojej miłości. Nie widziałem Cię, a jednak naprawdę widzę Cię zawsze, kiedy patrzę na zranione ciała moich współbraci. Nie słyszałem Cię, a jednak słyszę za każdym razem, gdy słyszę krzyk ludzi. Nie dotykałem Cię, a jednak naprawdę dotykam zawsze, kiedy dotykam wszystkich, którzy przychodzą do mnie osamotnieni. Pośród ludzkiej niedoli i bólu widzę i słyszę i dotykam serc ludzi, Twoich ludzi, wszystkich ludzi, których ogarniasz swoją miłością. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami.